Witajcie na kanale Momany. Ja nazywam się Maciej Herbrecht i dzisiaj opowiem o metodzie lawiny zadłużenia. Zadłużenie to problem, z którym boryka się wiele osób. Jeżeli dotyczy to również Ciebie, to metoda lawiny zadłużenia może być sposobem na pozbycie się tego problemu. W tym filmie wyjaśnię, czym jest metoda lawiny zadłużenia, jak działa oraz jakie są jej zalety. Zaczynamy. Skądkolwiek czuliście, że wasze długi zaczynają was przytłaczać, że wszystko co robicie staje się bezcelowe, ponieważ i tak większość gotówki idzie na spłatę długów. Jeśli tak, to metoda lawiny zadłużenia może być sposobem na rozwiązanie tego problemu. Metoda lawiny zadłużenia polega na spłacie długów, zaczynając od tych z najwyższym oprocentowaniem. To proste. Skupiamy się w pierwszej kolejności na kredycie czy pożyczce, która kosztuje nas najwięcej i staramy się spłacić ją jak najszybciej. Warto również porównać metodę lawiny zadłużenia z metodą kuli śnieżnej. Metoda kuli śnieżnej polega na tym, że w tej metodzie Nasze długi układamy nie według kosztów tego, tych długów, czyli nie według oprocentowania, tylko według wielkości tego długu, według salda, tak? salda do pozostałego do spłaty w każdym długu. I w metodzie kuli śnieżnej układamy te długi od najmniejszego salda do największego salda, tak? czyli w metodzie kuli śnieżnej priorytetem jest Wielkość długu. Natomiast w metodzie lawiny zadłużenia priorytetem jest oprocentowanie długu, czyli koszt tego e, m, długu. Oba podejścia mają swoje wady i zalety. Natomiast lawina zadłużenia jest z matematycznego punktu widzenia bardziej optymalna, ponieważ w ogólnym Rozrachunku zapłacimy po prostu mniej odsetek, więc to zadłużenie będzie nas kosztować mniej no i też przy okazji pozbędziemy się tych długów szybciej. Jeżeli interesuje Was metoda kuli śnieżnej, to nagrałem na ten temat oddzielny film. Link pojawi się na górze, ale również na dole w opisie tego filmu, więc zapraszam również do obejrzenia filmu na, na temat. Kuli śnieżnej zadłużenia. No dobrze, ale jak zacząć stosować metodę lawiny zadłużenia? Krok po kroku, najprościej, tak? Trzeba sobie to wszystko rozłożyć na pojedyncze kroki. Pierwszym krokiem jest uporządkowanie swoich długów, czyli musimy wziąć, no niech będzie, kartkę papieru, długopis i spisać wszystkie długi, które e, posiadamy wielkość tego długu, no i przede wszystkim oprocentowanie, czyli koszt tego długu. Następnie porządkujemy sobie tą listę, tak? Czyli układamy, organizujemy sobie tą listę według długów o najwyższym oprocentowaniu na samej górze, a następnie do tych coraz tańszych, a na dole, na końcu ma być ten dług z najniższym oprocentowaniem, z najniższym kosztem. I to jest krok numer jeden. Krok numer dwa to przypisanie minimalnych rat do każdego długu, tak, czyli co miesiąc spłacamy każdy konkretny dług w określonej kwocie, tak, w określonej kwocie, czyli racie, jaką mamy tam do zapłaty. I to jest kolejny krok, czyli przypisujemy kwoty do poszczególnych długów, pożyczek, kredytów. Kolejny krok to jest nadpłacanie tego kredytu, który jest Kredytu, pożyczki, tak, czyli generalnie długu, który jest pierwszy na liście, czyli tego najdroższego, nadpłacanie. Um, czyli do, dorzucamy tam dodatkowe pieniądze, dodatkowe środki z naszego budżetu. I tutaj słowo klucz: budżet. No bo skąd wziąć dodatkowe e, środki na nadpłatę e, tego najdroższego długu? A no właśnie, musimy sobie zrobić. Jeszcze budżet, i to jest taki krok dodatkowy, czyli stwórz budżet i w budżecie znajdziemy czy powinniśmy znaleźć dodatkowe środki albo poprzez ograniczenie e, jakichś określonych wydatków, albo poprzez zwiększenie naszych wpływów, dochodów do naszego domowego e, budżetu. E, I krok następny to jest spłać pierwszy, najdroższy e, dług. Tak, czyli e, Płacimy minimalne raty, czyli minimalne wymagane raty na nasze wszystkie długi. Przy tym jeszcze nadpłacamy ten y, dług najdroższy. I w momencie, kiedy już go spłacimy, czyli miesiąc w miesiąc jedziemy tak według tego planu, aż spłacamy ten najdroższy dług, i wtedy przechodzimy do kroku kolejnego, ostatniego, czyli powtórz proces. Więc. Znowu przechodzimy do naszej listy e, długów, wybieramy ten najdroższy, no i ten pierwszy najdroższy, ten, e, który był na samym początku naszego e, planu spłaty tego zadłużenia według metody lawiny zadłużenia, to już go tutaj nie będzie, więc on już zostaje wykreślony. I cała ta gotówka, która do tej pory lądowała na spłatę e, tego e, najdroższego długu, leci teraz na spłatę, na nadpłatę. Kolejnego co do e, wielkości tych kosztów długu. Tak, czyli generalnie teraz pierwszego już długu na naszej liście. No i ten proces tak iterujemy, tak w kółko powtarzamy, aż pozbędziemy się wszystkich długów na naszej e, liście. Ok, to przejdźmy do e, praktycznych przykładów. Yy, załóżmy sobie taką sytuację, że yy, i tutaj posiłkuję się moim artykułem na blogu, jeżeli ktoś jest zainteresowany to link będzie w opisie tego filmu, możecie sobie tam poczytać też trochę więcej na temat metody lawiny zadłużenia oraz metody kuli śnieżnej, bo oba artykuły plus kolejny trzeci artykuł, porównanie tych obu metod jest dostępny na naszym blogu na momany.pl. No ale okej, okay, wracamy do tych przykładów, więc tutaj w tym artykule Założyłem sobie taką sytuację, że e, no powiedzmy jakaś tam przykładowa rodzina ma e, raz, dwa, trzy, cztery takie długi konsumenckie i do tego jeszcze dług hipoteczny w wysokości 220 tysięcy złotych oprocentowany na 8,99%. Czyli, czyli ta rodzina ma cztery długi konsumenckie i jeden dług w postaci kredytu hipotecznego. No i jak wyglądają te kredyty konsumenckie. Jest tam karta kredytowa, oprocentowanie roczne 22.99%, kredyt gotówkowy na remont mieszkania w wysokości, czy oprocentowany w wysokości 12.51, trzeci kredyt, kredyt samochodowy na zakup auta, oprocentowanie 10.29% no, i czwarty kredyt, taki kredyt na 0%. Zazwyczaj oferowany w sklepach ze sprzętem RTV, AGD, jakąś tam generalnie elektroniką. Na 0%, tak? Na, 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 na 0%. No, i ten piąty, ostatni kredyt, kredyt hipoteczny oprocentowany na 8,99%. I teraz uwaga. Dlaczego mówię o tym kredycie hipotecznym, a nie mam go tutaj w tym moim przykładzie na blogu? Ponieważ nie wszystkie kredyty czy nie wszystkie długi, tak? Długi to jest takie pojęcie szersze niż kredyty, bo tam mamy kredyty i pożyczki i tak dalej. W pojęciu mieści się w pojęciu długi. No ale jakby wracając do tematu, nie wszystkie długi są takie same. Niektóre z nich mogą być całkiem sensowne, a inne Niekoniecznie, po prostu są takie, które w bezpośredni sposób drenują nasz domowy budżet, czy drenują nasz portfel i stanowią poważne zagrożenie dla naszych finansów domowych i dla naszego finansowego bezpieczeństwa. Dlatego dosyć ważne jest rozróżnienie tak zwanych dobrych długów oraz złych długów, chociaż ja do końca nie lubię tego określenia dobry, zły, tak, dług, ponieważ, no, dług jest nijaki, ani dobry, ani zły, jest to po prostu narzędzie, a dobre bądź złe może być, może być sposób, Nasz sposób wykorzystania tego narzędzia, tak? Możemy to narzędzie wykorzystać właśnie całkiem sensownie, dobrze, bądź no, niekoniecznie całkowicie w odwrotny sposób, czyli po prostu e, źle. No i ten kredyt hipoteczny jest zazwyczaj tym kredytem e, wykorzystanym dobrze, tak? Dobrze wykorzystanym narzędziem, ponieważ kupujemy coś, e, co w długiej perspektywie, raz że rośnie, Dwa: Że zazwyczaj te kredyty hipoteczne są najtańsze ze wszystkich kredytów dostępnych dla konsumentów, więc ten kredyt nie jest takim kredytem złym. Dlatego w metodzie lawiny zadłużenia czy w metodzie kuli śnieżnej po prostu nie bierze się go pod uwagę. Dlatego w tym moim artykule, tutaj w tej tabeli, ten kredyt nie został wymieniony. To, z czym trzeba walczyć i do czego służą różne metody spłaty długów, między innymi właśnie metody lawina zadłużenia czy metoda kuli śnieżnej, to kredyty konsumenckie za pośrednictwem których kupujemy rzeczy, które przede wszystkim raz, że tracą na wartości, dwa że kosztują nas. Dużo, więcej, tak? Po prostu kredyt hipoteczny jest tani, a kredyty konsumenckie są drogie, a w dodatku kupujemy rzeczy, które w, wraz z upływem czasu tracą na wartości. Więc prosta zasada. Jeżeli chcę coś kupić, to kupuję to za gotówkę. Jeżeli kupuję to za kredyt czy za pożyczkę, to po prostu mnie na to nie stać. Więc. Odłóżmy takie zakupy w czasie. No ale okej, okay, nie będziemy teraz filozofować. Przechodzimy do, dalej do, do tej metody lawiny zadłużenia. Jest tabela. Słuchajcie, więc mamy spisane, tak? Mamy listę naszych długów. To jest krok pierwszy. Krok następny to spisanie sobie takich długów w swoim budżecie. Ok, więc przejdźmy do naszego budżetu. I słuchajcie, ja przygotowałem tutaj budżet w naszej aplikacji. Momany, w tej aplikacji również już wpisałem te kredyty, które były widoczne przed chwilą na, na tym moim artykule na blogu. I zobaczcie, tutaj widzimy to samo, czyli mamy ten, może tylko w innej kolejności. Mamy tutaj kredyt 0%, mamy kredyt w postaci karty kredytowej: 20,99% 20, mamy kredyt gotówkowy na remont mieszkania, 12,51% mamy kredyt samochodowy. Oprocentowany na 10,29% w skali roku. No i mamy ten kredyt hipoteczny oprocentowany na 8,99%. I tak w budżecie mam wszystkie te pożyczki i kredyty w kategorii kredyty. Również ten kredyt hipoteczny, chociaż tak jak już wspomniałem, kredyt hipoteczny nie będzie brał udziału. W metodzie lawiny zadłużenia. Po prostu nie będziemy go brali pod uwagę w momencie, kiedy będziemy sobie segregować, porządkować tą naszą listę. Więc, dla przypomnienia, krok pierwszy to spisanie swoich długów, spisanie wielkości salda oraz przede wszystkim spisanie kosztu każdego z tego długu, czyli po prostu oprocentowania. No i to mamy, ten krok pierwszy mamy już zrobiony. Tutaj na tej liście. Jest to wszystko już spisane. No i krok następny, krok drugi, to posek, posortowanie, tak? Posor, posortowanie według oprocentowania, według kosztu tego długu, od najdroższego do najta, najtańszego, pomijając kredyt hipoteczny. Jak to zrobić? No słuchajcie, w naszej aplikacji wystarczy kliknąć tutaj przycisk Zmień. Hierarchię kategorii, i tu możemy sobie już w ramach y, kategorii kredyty, mamy te wszystkie kredyty tutaj y, spisane, i możemy już y, w dowolnym miejscu na liście je y, po prostu ułożyć. No i zobaczcie, jak to działa. Po prostu chwytam sobie y, lewym przyciskiem myszy i układam y, na mojej liście według kosztu. Pomijając kredyt hipoteczny, on zostaje na samym końcu. No i gotowe, schodzę na sam koniec, klikam OK. I w tym momencie budżet się przeładuje, i tutaj na mojej liście w kategorii kredyty, te wszystkie długi zostały posortowane według wielkości. No i krok. Kolejny krok, drugi to zaplanowanie minimalnych płatności, czy po prostu rat na spłatę każdego, czy wymaganych rat na spłatę każdego długu. I to również już w moim budżecie, tutaj przykładowym, jakiej powiedzmy rodziny X przygotowałem. Tak? Czyli zobaczcie, mam kartę kredytową i plan miesięcznej raty. Tak już sobie zaplanowałem, że to będzie 250 zł. Kredyt gotówkowy na remont mieszkania 665. Kredyt na samochodowy na zakup auta 1000 zł. Kredyt 0% 250 zł. No i kredyt hipoteczny 2000 zł. Łącznie 4165 zł. Więc krok drugi zrobiony. Krok kolejny, trzeci. To nadpłacanie kredytu, tego najdroższego, tak? Czyli musimy nadpłacić. Czyli jeżeli mamy kartę kredytową i tam ta minimalna płatność wynosi 250 zł, to my musimy teraz jeszcze znaleźć w naszym budżecie dodatkową gotówkę i nadpłacić ten kredyt. No, maksymalną kwotą, jaką jesteśmy w stanie generalnie wygenerować w naszym budżecie, tak, czyli musimy wygenerować jakieś oszczędności i je przeznaczyć na spłatę zadłużenia. No i jak to zrobić? Jak znaleźć dodatkowe środki w naszym budżecie. Mówiąc wprost, są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób, o którym też już wspomniałem, że o drugim też to ograniczenie wydatków. To jest pierwszy sposób, a drugi, drugi sposób to zwiększenie mm, zarobków. No i okej, okay, słuchajcie. No to zróbmy na początku tak. E, ograniczmy jakieś y, wydatki. I jeszcze słowem wyjaśnienia. Ten budżet, który tutaj przygotowałem, go przygotowałem w aplikacji Momany. I aplikacja Momany y, opiera się w głównej mierze na metodzie budżetowania y, do zera. Co to oznacza? Oznacza to, że yy, moje wpływy do budżetu, wpływy do budżetu rodzinnego, czyli powiedzmy wynagrodzenie męża, wynagrodzenie żony, tak? To suma tych wynagrodzeń. W tym przypadku jest to 9000 zł, czyli suma moich wynagrodzeń w naszej rodzinie 9000 zł minus suma wszystkich zaplanowanych wydatków powinna wynosić 0. Innymi słowy, jeżeli Wpływy wynoszą 9000 zł, to również wypływy, czyli wydatki w moim budżecie powinny wynosić 9000 zł. Co nie oznacza, że moje konto bankowe świeci pustkami. Nie, to oznacza, że każda złotówka zarobiona w danym miesiącu ma zadanie do zrobienia. No i w niektórych budżetach. Po prostu ta część pieniędzy może iść na jakieś oszczędności i one z perspektywy budżetu też będą wydatkiem, ponieważ obciążają miesięczny budżet. Tak, te pieniądze wychodzą z naszego budżetu i idą na jakiś tam fundusz celowy. No Natomiast w tym budżecie, który tutaj robimy, no to ta rodzina jeszcze za bardzo sobie nie może po pozwolić na oszczędności, bo w pierwszej kolejności musi poradzić sobie, czy pozbyć się po prostu swoich długów, więc Tutaj tych oszczędności nie będzie. Tu faktycznie wszystkie wydatki, wszystkie wypływy z naszego budżetu będą szły albo na jakieś takie, wiecie, wydatki związane, no takie... Yy... Takie no, wydatki obligatoryjne, które po prostu musimy ponieść, tak? jakieś opłata mi za mieszkanie, jakieś wydatki na jedzenie i tak na, dalej, na, na paliwo i tak dalej. No i właśnie na te wszystkie wymagane raty. No i właśnie zobaczcie, w tym tutaj budżecie 4165 zł idzie na spłatę kredytów. To stanowi niemal połowę całego budżetu, prawda? Cały budżet mamy 9000 zł, a tu 4165 już teraz przy minimalnych, przy minimalnych ratach leci na spłatę długów. No i okej, okay, później mamy co? Później mamy żywność, później mamy mieszkanie. Żywność 1900, mieszkanie 1375. Tu nawet można sobie rozwinąć, zobaczyć co my tutaj jeszcze mamy, tak? I w tym mieszkaniu mamy czynsz, energia elektryczna, jakieś tam artykuły domowe i tak dalej. Później mamy kategorię transport, później mamy jakość życia później jakieś wydatki osobiste. No i następnie oszczędności oraz cele i tutaj już jest tu jest zero, no bo niestety w tym przypadku w tej rodzinie no nie ma sensu nawet gdzieś oszczędzać, przede wszystkim trzeba się pozbyć po prostu tych długów. Później mamy prezenty i dobroczynność. No, i to też, sorry, ale nie da się tego jeszcze tutaj za bardzo zrobić i zaplanować. Niestety jest to, jest to rodzina zadłużona, więc musi się no, obyć bez tych prezentów. No i bez jakichś celów charytatywnych. No i na końcu tutaj jeszcze taką rozróżniłem grupę subskrypcji, ona mi tutaj została, natomiast ja w tym przykładowym budżecie. Te subskrypcje wrzuciłem tutaj do, do, do mieszkania. Więc te, OK. nie bierzmy tego tutaj pod uwagę. No i dobra, mówię i mówię, mówię o tym budżecie, ale generalnie o co chodzi? Wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Musimy ograniczyć wydatki, więc tu widzimy ten plan. Tu widzimy, że mamy zaplanowane wszystkie nasze pieniądze: mamy zaplanowane pieniądze na spłatę długów, mamy na, na, na jedzenie, na mieszkanie i tak dalej. No i musimy znaleźć gdzieś dodatkowe środki, żeby żeby wrzucić się na nadpłatę naszego kredytu, żeby po prostu pozbyć się go jak najdłużej. No i jak to zrobić? Kolejna rzecz jeszcze w tym budżecie. Słuchajcie, ten budżet po pierwsze przygotowany był według metody budżetowania do zera. O tej metodzie też mówiłem na poprzednim filmie. Link gdzieś tam też wrzucę do opisu. I to jest raz. Dwa, to tutaj została jeszcze zastosowana kolejna metoda, kolejna technika budżetowania, a mianowicie budżetowanie według wartości. Ale nie wartości w rozumieniu ilości pieniędzy, tylko wartości jako ważności dla nas, dla mnie, dla, dla naszej rodziny. No i Tutaj w pierwszej kolejności i aha, no i właśnie, no jak ta ważność, jak te priorytety są tutaj ustalone, a są ustalone w taki sposób, że te kategorie wydatków najważniejszych dla tej rodziny, tak? To jest subiektywne. Eee, czyli nie dla wszystkich to może być najważniejsze, ale dla tej konkretnej rodziny. I dla tej konkretnej rodziny najważniejsze w tym momencie jest spłata kredytów, w związku z czym ta kategoria kredyty jest po prostu na pierwszym miejscu, no i później idąc w dół, Yy, są kolejne kategorie, których ważność jest po prostu yy, mniejsza, niższa. No i teraz tak, wracając do tego, że chcemy znaleźć oszczędności, no to patrzcie, połączmy te dwa fakty. Chcemy znaleźć oszczędności, to jest raz, dwa, nasz budżet przygotowany jest, czy zaplanowany jest do zera, więc wszyscy, wszystkie nasze pieniądze z wpływów są zaplanowane, mają zadanie do zrobienia. Ale dwa. Yy, na górze są te najważniejsze wydatki, a na dole te najmniej ważne, te, które no możemy się jakby obyć, tak? No trudno, nie, ma, nie możemy sobie na to pozwolić, czy musimy po prostu wrzucić te pieniądze gdzie indziej, no to zaciskamy pasa na tych na dole, bo one i tak są dla nas najmniej po prostu istotne. Więc jeżeli szukamy oszczędności czy znaczy po prostu chcemy ograniczyć nasze wydatki, to zacznijmy od tych najmniej istotnych dla nas, dla tych najmniej ważnych, dla tych, które po prostu mają najniższy priorytet. No i co? Tutaj mamy tak, no te subskrypcje, no ale ich tutaj nie ma. Prezenty i dobroczynność, oszczędności i cele, no nie ma. Dalej mamy tak, osobiste, słuchajcie, tu mamy zdrowie i uroda. Później mamy jakość życia i zobaczcie, mamy opieka medyczna i leki, hobby, klub sportowy, siłownia, edukacja. Tu mamy transport, mieszkanie i tam jakaś żywność. No i słuchajcie, co my możemy tutaj ograniczyć? No, osobiste zdrowie, uroda. No domyślam się, że to pewnie jakaś fryzjer, kosmetyczka i tak dalej. Pewnie można by było to ograniczyć, więc tak zróbmy, ograniczmy sobie tutaj, utnijmy troszeczkę, tak? Zostawmy tam czyli nie nie usuwajmy tego całkowicie, ale po prostu ograniczmy o 50 zł czyli o połowę, ciach, czyli mamy to zrobione, następnie, oj, zobaczcie, tutaj nam się troszeczkę już wygenerowało, tu widać na tym pasku postępu, że te 50 zł nam się tam gdzieś wygenerowało oszczędności, no i następnie tak, kolejna kategoria, jakość życia, no i tu mamy tak, hobby, klub sportowy, siłownia, edukacja, no edukacja, 350 zł, pewnie to jest jakiś kurs, może językowy, dalej mamy klub sportowy, siłownia, hobby, no i opieka medyczna i mm, leki. No i według ułożenia tej kategorii tutaj i tych pozycji w tej kategorii, dla tej rodziny wydatki na edukację są na najmniej istotne. Powiedzmy, że to jest taka edukacja, która gdzieś tam rozwija te osoby. Czy to, nie wiem, może być to mąż, może być to żona. Załóżmy, że to jest rodzina jakaś tam bezdzietna. No i oni tak ustalili, że ta edukacja jest dla nich najmniej ważna, więc może po prostu wytnijmy to do, do zera. Zmniejszymy to do zera. Albo dobra, żeby tak nie było, zostawmy tam 50 zł, więc zmniejszmy to o 300 zł. No i co jeszcze? Zobaczmy tutaj jakość życia. Mamy jeszcze klub sportowy: siłownia, hobby 400 zł. Możemy również te hobby uciąć o połowę. I będzie tak, że mamy 200 zł. Po prostu wydamy mniej. I jeszcze jest jedna rzecz. Zobaczcie, tutaj, jak to fajnie już wygląda. Mamy 550 zł w tym momencie wygenerowanych oszczędności oczywiście na razie, tylko w teorii, bo później jeszcze najważniejsza rzecz, czyli realizacja, ale po to jest ta aplikacja żeby też monitorować ten plan, tak, no bo plan to raz, a dwa to realizacja, więc w tej aplikacji możemy później w trakcie miesiąca monitorować, jak idzie to nasza realizacja, więc otwieramy sobie naszą apkę i sprawdzamy, że aha, tu już zapłaciliśmy w tej kategorii tyle i tyle, następnym razem jak chcemy coś sobie kupić, to sprawdzamy, patrzymy, a no nie, już w tej kategorii wydaliśmy cały nasz limit, który określiliśmy, więc... Basta, koniec, już nie, 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 dalej nie idziemy. Ale jest jeszcze jedna tutaj rzecz w żywności. Właśnie mi się przypomniało, zobaczcie, żywność, kategoria żywności, tu mamy tak, produkty spożywcze, spożywcze 1500 zł, no i mamy restaurację 400 zł. No i kurczę, wiecie, to też nie można tak wszystkiego ucinać do nogi, no bo jeżeli całkowicie pozbędziemy się wszelkich przyjemności, to też trudno nam będzie utrzymać się, w tym naszym postanowieniu. Więc ja bym też tych restauracji powiedzmy nie wycinał do, do zera, ale no powiedzmy, że uciął do 300 zł. Ustalmy, że nie wiem, że 100 zł to jest jedno wyjście, jedno wyjście do restauracji. Więc jak mamy 400 zł, to w teorii niech to będzie, że to są 4 wyjścia, więc zostawimy sobie jedno wyjście w miesiącu, 3 usuniemy. Więc ciach, edytuje 300 zł, Ech, przepraszam. To nie miało być 300 złotych, tylko miało być złotych 100. Zł. Czyli miałem o 300 miałem uciąć, więc jeszcze raz. Jeszcze raz. Ciach 100 złotych. Gotowe. No i teraz tak zobaczmy ile mamy. No wygenerowałem całkiem sporo oszczędności, bo 850 złotych. 850 złotych, które mogę teraz przeznaczyć na spłatę Długu, na nadpłatę długu po to, żeby pozbyć się go szybciej i w, 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 w ogólnym rozrachunku zapłacić mniej odsetek, więc tak lecę do mojego planu, lecę do kredytów. Mamy kartę kredytowa, mam 250 zł i tu jeszcze 850 dodaję, więc wyjdzie nam 1100 zł. 1100. Ciach. Ok. i sprawdźmy plan budżetu 9000 na 9000. I teraz możecie się zastanawiać no dobra, w teorii sobie wszystko zaplanowaliśmy, ale jak będzie jak będzie w praktyce, czy uda nam się w tych określonych wysokościach, w tych zaplanowanych wysokościach, tych kwot, które tutaj sobie zaplanowaliśmy, czy uda nam się to faktycznie wpłacić. No to już zależy oczywiście od, od Was, od każdej osoby, która prowadzi swój budżet, ale jeżeli będziecie korzystać z naszych metod, to no jest większe, większe prawdopodobieństwo, że faktycznie Wam się to uda. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tutaj mamy tą naszą strukturę budżetu i na górze naszego, naszej struktury są te kategorie najważniejsze, a idąc z dół te najmniej ważne, to siadając do naszego budżetu i siadając do wykonywania przelewów, najpierw wykonujemy te przelewy za te wydatki, które są na górze, na szczycie naszej listy. Więc jeżeli wpłyną nasze wynagrodzenia, czyli jeżeli nam wpłynie 9 tysięcy złotych, mamy jeszcze wszystko na naszym rachunku, to siadamy i w pierwszej kolejności wysyłamy pieniądze tu na kredyty. Czyli płacimy te 5015 złotych i one wychodzą i koniec. Nie ma, tak i dopiero później za całą resztę e, żyjemy jakby w, do końca e, miesiąca. Więc e, tak wygląda to e, tak wygląda to w, w praktyce. Jeszcze, jeszcze ten, jest jeszcze ten drugi sposób, czyli zwiększenie e, zarobku, zwiększenie wpływów. O nim mówiłem. E, przy metodzie kuli śnieżnej zadłużenia, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda, jak zwiększyć e, wpływy, to zapraszam jeszcze raz do obejrzenia e, tego filmu o metodzie kuli śnieżnej. Natomiast e, no, link jest na dole w opisie filmu, tak. Natomiast e, dzisiaj to e, już e, już wszystko. E, zapraszam was, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do subskrypcji tego. Kanału oraz zachęcam Was do obejrzenia naszych pozostałych filmów dotyczących finansów osobistych oraz budżetu domowego. Zapraszam Was również na naszego bloga momany.pl/łamane na blog. No i oczywiście zapraszam Was do korzystania z naszej aplikacji momany.pl. Tam możecie się zarejestrować i wykorzystać wersję testową. Okres próbny jest za darmo, więc nic Was to nie kosztuje. Możecie sobie przetestować, zobaczyć tą metodę lawiny zadłużenia w naszej aplikacji i zobaczyć, czy to działa u Was. No i co? Słuchajcie, trzymam kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć, cześć. Pozdrawiam.